Witajcie ludzie, z tej strony Kyrzy. Ze mną jest Kejka. Z nimi jest Kejka. Jak widzicie, mamy pokazaną listę itemów. Polyfilm z Max Health, żeby był duży damage, 3 razy belt, żeby był speed duży, fire rate zwiększony grzybkami, grail tylko po to, żeby latać, Yamhead, mam spell, żeby nas utrzymać przy życiu i ostatecznie number one, żeby zmniejszyć range do minimum. Tak więc zaczynamy za 3, 2, 1, start. Dzisiaj gramy nową postacią kurczakiem. Właśnie wygląda świetnie. W item roomie Guardian Angel sobie zostawię. W ogóle od razu Yamheada mogę użyć, bo dostaliśmy one upa przez Grail. Holy no, Grail. To też prawda. Mam pierwszego bossa, toż to Fejmin. Oj, Gisza, ale rzeczywiście ten range nie jest taki duży, jak myślałem. Ja myślałem, żeby sobie jeszcze nie zmniejszyć. Nie zostawiamy kibownic, żeby was nie ten. Tak, tak, nic nie bierzemy chyba. Was, żeby ciebie nie kusiło. Co podnosimy tym razem? Coś? Nie, nic. Spację mamy zajętą, Tinkety mamy zajęte. Health-upy? Okay, item. Jasnie, tak. Okej. No gdzie ten boss? Już drugi, tak? Ja dopiero pierwszego Jak możesz szukać pierwszego? Ostatni pokój dopiero. Miałeś Curse of the Lost może? Nie, nie miałem. No to i tak mały ten pokój był, Floy. Dobra, ale to... byłem. Że ta aureola nad tym... No, jest wyżej niż głowa. Troszkę się nie mieści. Pierwszy damage na Duke'u, troszkę w niego wbiegłem. O, ja go miałem jako pierwszego. One up. I zostawiamy Dyl Fidelis, chodzimy do Cavesów na szczęście. O, jest niestety boss. Curse of the Lost, co sprawia, że troszkę dłużej będziemy szukali bossa. Przez to, że pokoje są większe. Cały floor jest większy, to miałem na myśli. Dawać bossa. Leary Junior. Drugi, tak? Mhm. To jest niewiele z przodu. Ale zawsze. Zawsze to jakiś plus. A się na mnie rzucił. By był głodny. O, health up. O, mało brakowało. O, labirynt mam. Przewalony, a z drugiej strony jak ci się uda szybko odnaleźć, to świetnie. To byłoby dobrze. Tak. Ja mam pipa. Mam za mały zasięg. I kogo nie możesz zniszczyć? Turetów. A dobrze, że powiedziałeś z tym właśnie latanie, bo byśmy mieli tak. Jak miałem przynajmniej ten turet na środku, nad przepaściami, nie byłoby szans go dosięgnąć tym range'em. O, Eternal Heart. No, w sumie nie musiałem. O nie, prawie tego. Tak Tears Up'a podniosłem. Na szczęście zrobiłem szybki unik. Czemu to jest tak blisko wszystko? Wow. Ten damage nie jest jakiś wow, ale jest przyzwoity. Nie jest źle według mnie. Wystarczy na pokonanie Isaaca. Dobra, tutaj załatwione i niestety mam dead end z itemem. Ja się tak dziwię, czemu tak dużo pokoi, a tu przecież mam labirynt, zapomniałem. Mówisz? No troszeczkę. Gdzie jest boss? Fuck, straciłem Eternala. Nie miałeś surhatów może? Nie. Aj, to przewalone troszkę. 4 Tinted roki rozwaliłem i żadnego surhata nie było. Troll Engine działa. Ale czemu na moją niekorzyść? No bo to Troll Engine? Przynajmniej mam bossa. No ale ty się cieszysz, że tak zadziałało. Za chwilę na 5. floor pójdziesz. Jak zabiję bossów, to tak. Demet, no to ja jestem w plecy. Znalazłem wszystkie dead endy oprócz tego właściwego. Znowu. Little chat, ale będzie serduszek. A to i tak nie możesz tego podnieść. O, zapomniałem. Już się cieszył. Tak. Kurde, on tak blisko cały czas jest. Jeszcze się rzuca na mnie co chwilę. Dobra. Chodź tu. No, nie wbiegaj we mnie. I w końcu będę miał bossa. na szczęście, bo już się zacząłem martwić. Zaczynałem martwić. A bossem czwartym będzie Husk. Jeszcze czarna odmiana. U mnie Gardzi. Że był problem z wysadzaniem czarnych muszek. Ta kupa mięcha. Jeszcze raz kto? Kupa mięcha, tak zwana. Nie wiem, kto ją tak nazywa. Pierwszy raz słyszę takie określenie. Gardzi. On nie jest kupą mięcha. Tylko kupą organów. Tak. Pokonałem właśnie. Ja jeszcze się wrócę po serduszku. Przyszedłem już do Necropolis 1. Ajajaj. Ja wolę się wrócić po serduszko, bo mam mało. Ja mam dużo tym razem. Dobra, idę dalej. Szkoda, że nie podniosłem. Zostawiłem sobie Eternala na potem. Ajajaj. Ale Tinket, którego nie mogę podnieść. Maski moje ulubione. Maski! O Jezu, maski. Obym nie miał żadnych. A powiem ci, że nie było z nimi aż tak źle. Karta scen. W kart używamy, nie? Okej. Okay. No, akurat zapomnieliśmy o tym, ale one nie są aż takie OP. Działają tylko na jednym pokoju. O, najpierw wlazłem w głupi mózg. Głupi mózg. Nie zauważył mózgu. Spadłem na niego. On specjalnie tak się ustawił, żebym w niego wpadł. Na pewno. W sumie tak. I znalazłem kolejny dead end. Damn it. Może tędy. Judgy, please. Nie mam na ciebie czasu. Dałem mu kasę i wyszedłem. Nawet nie poczekałem, czy coś mi da. Ale jesteś dobry dla niego. No. Oczywiście nie każdy robić w Isaacu, a nie. Daj coś. Daj coś. O Jezu, zombie. Tam jest head, tak to się nazywa? Mhm. Okej, okay, to ominąłem. Jam head może się bardziej przydać. O, dwa razy wbiegłem to. No głupie zombie, no. To się tak nie da. Demet. To nie jest boss. Załatwiony, niestety. Też ustrzelony. Dev zdecydowanie się przyda. Też chcę. Wszystkie dead endy zwiedzam jak na razie. Wszystkie. Ja też. Na każdym florze. 7 minut dopiero minęła, więc luz. 7 minuta. Smalorok niestety nie mogę podnieść. O, karta. O, jak zwykle rodzinka Kejka ma wyczucie i wbija, kiedy nie jest proszona. Na szczęście mam nadzieję, że to Kejka nie spowolni. My natomiast mamy Falena. U niego niestety bez utraty serduszek się nie obejdzie. Razem Helfapa, bossa. Jakiego bossa? Gisza. Ja Falena. Więc nie będzie. Nie będzie tego. Nie będzie Helfapu, nie tak samo. Jest Lucky Food i porzucam to. I trafiam do Necropolis 2. Już? Tak, a ty? Devs 1. A dopiero wbiłeś, tak? Znaczy jestem u bossa. No to tak, no to tak samo jesteś. Co ty chcesz? Okej. Narzekasz. Demet, boję się jakoś tu zaatakować tej wybuchającej muszki, bo tak właśnie znowu dostanę damage. Demet. Ojojoj, nie zauważyłem, że ten się tak odwrócił. Jezu, ile on ma życia? Lowes. Może później się przyda. Gin. No to na dół. Isaac. U. Powinna matka tak krzyczeć co chwilę, żebyś miał taki... boost. Nie, żebyś mógł sobie mniej więcej ogarnąć, gdzie jest. A to byłoby dobre. Ale tylko na słuchawkach jakichś przestrzennych by to działało. 7+1, nie? Mhm. Jaki surrounded. O, jeszcze bossa mini znalazłem. Lasta. A szybko z nim poszło. Boss of Steel. Też chcę. Oczywiście tutaj całą odnogę zwiedziłem. Nawet takie skrzyżowanie mini. Żeby zobaczyć, że tu nic nie ma. załatwiony. Przestańcie się odwracać, Jezu, głupie zombie. O, jeszcze nie miałem zombie. Już mam drugi raz. No nie da się nic zrobić, no. Pils. Mogę się szybciej odwraca niż mogę strzelić. Ajajaj, nie wiem czy używanie pilsów to był dobry pomysł. Bo dostałem Tears Upa. A nie zwiększyło mi, bo mamy max. Tak troszkę szczęśliwie, ale już nie będę używał, wiesz? No kurde, nie da się mu nic zrobić. Masz gdzieś to co mówię. No sorry, ale... No ale mam. No ale mam. To niesprawiedliwe ta gra. Kluczyk. Come on. Strasznie jest ciemno, dlatego nie widzę ile czasu do końca, na szczęście jeszcze jest daleko do minięcia chociażby połowy. Dobra, udało się. I jedziemy do matki. Na świecę sobie będę przynajmniej widział. Świetlisty Kyrzy. Troszkę. Gdzie ten boss? O, jest. Masz matkę już? Mhm, znaczy dopiero znalazłem pokój. Ja pokonałem. Więc schodzę niżej. Curse of Darkness. Troszkę kiepsko. A już załatwimy dużego, żeby do nas nie strzelał. A teraz się zajmiemy mniejszymi. I... Uff, wchodzimy. Ajaj, nie trafiłem jednak. Może... Miejmy nadzieję, że od razu znajdę. I matka nie jest takim problemem. No, z tym glitchem, no z tą taktyką, troszkę to jest glitch. Niesprawiedliwe. O, w ogóle nie chwyciło ich. No jeszcze w ani jednym Tinted roku nie miałem Soul Hearta, a ich już z 10 rozwaliłem, no. Nie mogę z tą grą. O, użyłem karty, nie przeteleportowało obok bossa. Już UTO1, że tam mam jedynkę, tak? No, będę schodził do dwójki. No to nieźle. Ja się męczę... O, ja chyba się... Nie, mieliśmy się nie przebombowywać, no to dobra. No... Czemu te kosy nie umierają? A strzelające gisze, spamujące to... nie gisze, tylko... No kurde, no. Małe Gemini, to jest tragedia. Dobra, już przynajmniej nie będą strzelać. Jednego mniej, drugiego mniej. I miejmy nadzieję, że to nie jest dead end, bo się zgubię. Jest boss! No i schodzimy na dół. Aż tak daleko nie jestem wtedy na szczęście. Ale tak, ładny... Ale... Kombak ładny zrobiłeś. Ale teraz i tak będę musiał szukać dalej bossa. No i co? Ja też. Ja dopiero mam u Trójjedynka boss, czyli... Te atomy. Aha. Chwilkę się z nią pobawię. Kojarzysz oczywiście, nie? Yep. Te atomy. Rzadko jest, ale... O jest. Aj, głupio wpadam w typków. Zawsze ich lubię na dystans brać, dlatego tutaj range down jest strasznie na minus. Powoli się serduszka kończą. No, już soulhearty zużyłem. Ja żadnych nie miałem, także... Okej, okay, no, tylko pajączki wykończę. Ze dwa miałem przez całą grę. Health up, na szczęście mam 7 serduszek i schodzimy do... Wybaczcie, łam dwójki. Szkoda, że nie mogę damage upgrade tego... Tinketu wziąć. Tu koniecznie tego typa musimy rozwalić. Razem Boss of Steel i bossa. Demet, to jesteś ostro z przodu. I to już serce. No to właśnie, jesteś ostro z przodu. O Jezus, serce będzie tragedia. O, mam bossa. Ale muszę fistulę najpierw wybuchową zabić. No, co jest? A ja, jakbym to trafił, to by dużo mi przyspieszyło. Pyk. Aj. Jak ten damage jest tragiczny. Zasięg jest tragiczny. Dobra, też masz łomb 2 o walkę, tak? Tak. Dobra. Pasek wolno idzie. Ale dobra, jakoś idzie przynajmniej. O Jezu, zombiaki. Jak ja ich nie lubię. A ja jeszcze nie strzela, demet. A chciałbym już mieć to z głowy. Przy akurat Duke'u to łatwo uniki i można olać sobie tego bossa. I zacząć atakować właśnie strzelającą już matkę. No. Ej no! Pokonałem już matkę i idę do Cathedral. Curse of the Lost, najgorzej. Też ją właśnie pokonałem, ale praktycznie nie mam serduszek, nie wiem czemu. Bo ostry dostawałeś, dlatego. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Ajaj, głupi hit. To strasznie głupi. I teraz serduszka są na cenę złota. Idziemy w lewo. Dobra. Ja tu mam double Loki. To nie jest takie łatwe przy tym zasięgu. Ej no, to jest niesprawiedliwe. No, pajączki mnie obeszły z obu stron, nie mogłem się ruszyć. I zginąłeś? Nie, jeszcze nie. Zawsze tak mówisz, jakbyś już zginął. No, nie, nic nie mogłem zrobić. Zginąłeś? Nie. Robię grze wyrzuty. Niech się wstydzi. No. Słyszę fetusy. Sorry. A to nie jest sorry, tylko już myślałem, że jesteś u Isaaca. O, latający ten człowiek. Tak, jesteś u Isaaca? Nie, jeszcze szukam go. Tabletka. Mnie też chyba to chwilkę potrwa. A, jeszcze z żadnego mieskowego ludzika nie zabiłem, demet. A powinienem, bo już tracę życie. Ja mam tylko 4 serduszka. No, nie mogłem przejść przez drzwi bez hita, bo kolce były akurat, no. Speed masz przecież duży, co ty chcesz? Ale on był bardzo blisko drzwi. I za wolno się ruszałem. Ale znowu double Loki i znowu mnóstwo czasu zmarnuję na dead endzie, niestety. Trzeba jednego pomęczyć Lokiego, może się uda. Okej, udało się z jednym, teraz drugi. Coś czuję, że wygrasz. Ja coś czuję, że zaraz umrę. Jak tam czas? 17, prawie 18. No, co jest? Okej, i jest. I teraz stawiałbym, że będzie na górze. Nie, nie dałeś mi nic. Będzie na górze, oby tam był. A i czerwone wybuchające pijawy. Ja nie mam, ja mam pół serduszka. Także... Wykorzystałem tę chwilę. Wybuchająca pijawka, także już po mnie. Ojoj, nagle mi pasek ostry do 2 serduszek spadł. Przez double Fejmin head. Co nie Fejmin, tylko headless horseman. Nie mogę nic robić. Znowu double Loki. Dlaczego tak spamujesz tym Loki? Gro! What are you doing? Gro, stop! Co? Nie mogę zabić tej pijawki. Musisz atakować i od razu backtrackować, do tyłu tak unik robić, wiesz? Jeszcze ma tą głupią muszkę. Wow! Ajajaj, wiedziałem już z daleka, że dostanę ten damage. Aj. Jest, tylko potrzebuję serduszek, mam tylko 2. Ja mam jedno. Umarłem. Możesz jeszcze spróbować. Co spróbować? Dogonicie? No. Na pewno. O, jak pomarłem, ja została mi aureolka i wygląda jak pierścionek. Ja tu mam fajną walkę strasznie, wiesz? Mam double Glepi Junior. Tylko się chowa nad jednym kamyczkiem i czekam aż... Odejdą sobie! Czekam 3 nad kamieniem. Nie miał prawa mnie trafić. Nie umieraj! W sumie jeżeli teraz zginę, to będzie remis. Obydwoje na tym samym etapie zginęliśmy. No to umieraj! Tak chciałem cię uświadomić. Bierzcie go. A mówisz, że to nie będzie kto dalej przetrwa, tylko kto wygra, tak? Tak myślałem. Ale z tym zasięgiem to tragedia. Wow! Jest serduszko. O, jedno. O, 1,5. Damage. A, damage. Dajcie damage. Bierzcie go. Kolejny dead end. Ty możesz sobie tam full teraz grać, wiesz? Żeby nie było, że pustka. Okej. Na ekranie. Pierwszy greed. Fajnie, że tak późno, ale szkoda, że w ogóle się pojawił. Najpierw nim samym się zajmiemy, żebym teraz nie strzelał już. Teraz jego hoppersami. O! Double greed i fistula. To właśnie chciałem zobaczyć teraz. O Jesus. Pół serduszka. Dasz radę. I zginąłem. Tak. Tak więc... Oficjalnie ogłaszam, że to jest remis, ponieważ obydwoje doszliśmy do Cathedral, a w ciągu 3,5 minuty nie byłoby szans poprawić tego wyniku. Ty w ogóle słyszę, że bossa ciśniesz. Fejmin. Więc to jest pierwszy rejs, który nie przez to, że był niedopracowany, tylko po prostu zakończył się remisem. Bo jeszcze tam były inne, ale to przez to, że nie ustaliliśmy wtedy, jak oceniamy. Dzięki wielkie, że oglądaliście i do zobaczenia. Next time. See ya.